Jest godzina 22, a my jesteśmy na tyle szaleni, że właśnie będziemy spać w Volkswagenie ID4. Jedziemy do Bydgoszczy i mamy tam jutro spotkanie, więc stwierdziliśmy, że po co się zrywać rano i jechać, skoro możemy teraz po prostu pojechać tam i spać w samochodzie, przy okazji przetestujemy. A co najlepsze, jesteśmy właśnie po wyprawie Kiom EV6 za koło podbiegunowe i spędziliśmy 2 tygodnie w samochodzie. Jedną noc przespaliśmy w domu i znowu wracamy do spania w samochodzie. Zapraszam do oglądania. A doświadczenie jakieś już mamy, bo najwięcej w życiu spaliśmy właśnie w tej Tesli, naszej 6-letniej SC. W niej w zeszłym roku, jak byliśmy na Nordcap, to przespaliśmy kilkanaście dni, chyba 18 dni. I mamy też na górze Kia EV6, w której teraz spaliśmy. I to są dwa samochody, w których najwięcej spaliśmy. I zaraz wam powiem, w którym nam było najlepiej. W takich sytuacjach przydałby się właśnie kick sensor, bo nie ma jak go tworzyć. Właśnie do takich rzeczy on został stworzony. Materac, który widzicie w filmie, możecie kupić na naszej stronie evpark.shop. Jeżeli nie ma tam materaca do twojego samochodu, to odezwij się do nas i przygotujemy na zamówienie. Tak wygląda bagażnik. Zaletą tych samochodów typu Volkswagen ID albo Kia EV6 jest to, że fotele rozkładają się na płasko. Zobaczcie, to jest dosyć ważne przy spaniu w samochodzie. To oznacza, że jak położymy tutaj materac, to on nam tutaj równo leży razem na tej samej linii co bagażnik. I nie wszystkie elektryki tak mają, bo na przykład Tesla, zaraz wam pokażę, nie ma tego. I my mamy taki specjalny materac wyrównujący do Tesli. On ma kilka centymetrów grubości i go tutaj kładziemy i potem na to dopiero kładziemy ten materac. Ten materac, od razu dodam, że to jest materac na wymiar cięty do naszej Tesli. Ten materac i do innych elektryków możecie kupić albo wkrótce będziecie mogli kupić na naszym sklepie evpark.shop, więc tam was zapraszam. Również inne akcesoria do samochodów elektrycznych możecie tam kupić. I właśnie na tym materacu będziemy tutaj spać. Pewnie nie będzie idealnie pasował, ale można go zawinąć. No i tak jak mówiłem, nie jest idealnie, ale na pewno spać będzie się tutaj dało. W sumie to zobaczcie, tutaj nawet, wow, zobaczcie, tylko ten fragment tu nie pasuje. A poza tym, patrzcie, jest bardzo podobnie, tutaj w ogóle wchodzi na wymiar idealnie. Czyli okazuje się, że szerokość tutaj, na pewno w tym miejscu, jest identyczna jak w Tesli Model S. Tutaj należy pamiętać, żeby wyciągnąć zagłówki delikatnie, bo zobaczcie, jak one są tutaj włożone, to oparcie jest trochę wyżej, ale jak je wyciągniemy, to oparcie opada niżej. I też taki protip ode mnie, to te zagłówki warto zawsze sobie obrócić. No, nie w każdym samochodzie oczywiście się da. I teraz, jak tu położymy materac, zobaczcie, on jest trochę wyżej, więc mamy tutaj idealne miejsce, na które możemy położyć poduszkę i idealnie one tutaj pasują, naprawdę. My tutaj też czasami wkładamy jakieś torby, które po prostu nam usztywniają, ale z racji tego, że jedziemy tylko na jedną noc, no to nie mamy żadnych bagaży ze sobą większych, więc to idealnie się tutaj sprawdzi. Damaris właśnie poszła po Kia EV6, bo mamy w tym momencie 4 elektryki, z czego jeden musieliśmy stąd, że tak powiem, wywieźć, bo już nie mamy miejsca. Mamy Tesla Model 3, mamy Kia EV6, Volkswagen ID4, no i Tesla Model S. I właśnie Tesla teraz wam tutaj porównam, bo naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Ten segment jest o wiele wyższy. My nigdy nie spaliśmy w Tesli Model Y. Chwilę tylko leżałem u mojego kolegi Łukasza Dagińskiego ze zbitej szybki, ale którego pozdrawiam, ale nigdy nie miałem okazji, żeby spać w nim tak dłużej. I powiem wam, jakie są zalety na przykład Kia EV6. Kia EV6 jest o tyle fajna, że ma fabrycznie przyciemnione szyby z tyłu, co jest dosyć ważne, bo jak my śpimy w naszej Tesli Model S, no to jest trochę problematyczne, no bo zawsze musimy stosować jakieś kładki w okna albo po prostu jakoś się zasłaniać kocem i to powoduje po prostu duży dyskomfort. Z kolei tutaj w Volkswagenie też mamy przyciemnione szyby seryjnie, to też jest bardzo fajne. To uważam za pierwszą taką przewagę tych samochodów nad Teslą. No poza tym, no to też są większe segmenty, no bo trzeba pamiętać, że tutaj mówimy o crossoverze, a Tesla Model S jest sedanem. I aha, jeszcze spaliśmy w Tesli Model 3, a w Tesli Model 3 w ogóle niewygodnie się śpi, bo trzeba się wczołgiwać do bagażnika. Mamy tutaj teraz wszystkie 3 samochody, w których spaliśmy najwięcej, w sensie w tym dopiero będziemy spać. Kia EV6 ma przewagę taką, że ma tutaj taką w miarę wygodne siedzisko na równej powierzchni, a w Tesli jest tak, że jak tu sobie usiądziemy, no to też się da, ale tu już jest spad. Widzicie, że ten próg tutaj jest bardzo wysoki. Minusem znowu w Kii jest to, że jest tutaj mała przestrzeń pod spodem, więc schowanie czegokolwiek tutaj jest o wiele trudniejsze, bo tu mamy zaledwie
ile to może być, jakieś niecałe 10 cm wysokości, dlatego jest problem, żeby chociażby na przykład kubek termiczny schować, jaki grubszy, no bo już on będzie nam odstawał. W Tesli z kolei mamy na tyle duży bagażnik pod spodem, że jest tam naprawdę mnóstwo rzeczy, szczególnie w takiej podróży. I teraz zobaczcie, w kiji tak samo składają się fotele całkowicie. Tu mamy jeszcze też w miarę wygodne to, że możemy sobie składać w tym miejscu. Zobaczcie, ile przestrzeni. Myślę, że ten samochód jest największy pod kątem takiej długości, bo tutaj wchodzi materac, plus jeszcze tam mamy mnóstwo przestrzeni. I z doświadczenia w kiji najwięcej rzeczy wchodziło właśnie w drugi rząd siedzeń, w sensie na podłodze, jakieś torby, jedzenie i tak dalej. W Tesli chyba najmniej, a tutaj myślę, że też więcej, no bo to jest ten segment większy. I zaletą też jest to, że mamy tutaj gniazdko 12-voltowe. W Volkswagenie mamy tak samo gniazdko 12-voltowe. W Tesli nie mamy. W Tesli mamy tylko z przodu. Z tyłu żadnych gniazdek nie ma, jest tylko w drugim rzędzie siedzeń gniazdka USB typu A, a tutaj mamy USB typu C w siedzeniach. No i co najważniejsze, to jest przewaga kij. Mamy tutaj gniazdko takie zwykłe 230 V tutaj pod siedzeniem, więc możemy sobie wszelkie sprzęty tutaj podłączyć i pod takim kątem właśnie kempingowania to jest najwygodniejsze. No i oczywiście adapter, który możemy tutaj sobie w port ładowania wpiąć i wtedy samochód też oddaje nam energię do ponad 3 kW, więc można zasilać nawet inny samochód. No i myślę, że na ten moment moim liderem ze wszystkich samochodów, w których spałem, takich elektrycznych, jest właśnie Kia EV6, bo ona jest najwygodniejsza. Minusem największym jest to, że aplikacja działa, co prawda, ale nie da się w trakcie trybu funkcyjnego, bo tak się tutaj nazywa, nie da się na przykład zmienić temperaturę. W Tesli to działa najlepiej, bo jak idziemy spać, to ja sobie tylko biorę telefon, zamykam samochód z aplikacji, zmieniam temperaturę z aplikacji, mamy tryb kempingowy, który działa świetnie, pojawia nam się ognisko na ekranie i to jest naprawdę super, a w Kii nawet, żeby zamknąć drzwi, musiałem się przedostawać do przodu i w drzwiach kierowcy wciskać przycisk. I tak samo z temperaturą. Ale ważne, że jest tryb funkcjonalny, więc samochód jakby przez całą noc jest w stanie utrzymywać energię. A teraz zobaczcie tutaj w Tesli to, o czym mówiłem. Tutaj mamy taki uskok. Musiałem sobie półkę zostawić. To tutaj dobrze widać teraz. To jest właśnie ten uskok, o którym mówiłem. I my tutaj mamy taki materac wyrównujący, tylko że to też jest nie do końca wygodne rozwiązanie, dlatego że jak tu damy ten materac wyrównujący, to tu jest trochę bardziej miękko niż tutaj. I czasami miałem tak po kilku czy kilkunastu dniach spania w tym samochodzie, że po prostu plecy mnie bolały. A w kij, przez wyprawę naszą, byliśmy 15 dni na wyjeździe za kołem podbiegunowym, z czego spaliśmy chyba tylko 3 noce w hotelach i w noclegach, 3 albo 4, a resztę, właśnie 4, a resztę w samochodzie, czyli 11 dni spędziliśmy tutaj przez ostatnie 2 tygodnie, jeden dzień w domu i teraz znowu jedziemy ID4. Naprawdę jesteśmy szaleni, ale jestem bardzo ciekaw, nie tylko tego, jak się tutaj śpi, bo wygląda, że będzie naprawdę wygodnie, ale jestem tego ciekaw, ile samochód zużyje energii, a dzisiaj w Bydgoszczy w nocy ma być minus 2 czy minus 3 stopnie, więc w miarę podobnie jak mieliśmy przez ostatnie dni w Norwegii właśnie w tym samochodzie tutaj. Zobaczcie jeszcze, bo nie powiedziałem o Volkswagenie. Tutaj bagażnik jest bardzo podobny jak w Kii EV6, czyli mamy taką samą wysokość i tutaj tak samo jak w Kii EV6 mamy taki dodatkowy schowek, tyle że w Kii akurat w tym egzemplarzu co mamy, mamy subwoofer, który jest tutaj zamontowany, a tutaj mamy taką dodatkową przestrzeń, więc to jest spoko, bo tutaj chociażby, nie wiem, jakieś butelki, słoiki, coś takiego, co wymaga trochę niższej temperatury, idealnie można tu schować. Jak jesteśmy w temacie przestrzeni bagażowej, to warto zwrócić uwagę na to, jaka jest na przykład tutaj, no, czyli tutaj żadna. Tutaj nie ma, tak? Mamy tutaj, no, to mnie dziwi, bo rozumiem w samochodach, które są tworzone na podstawie konwersji z samochodów spalinowych, no to rozumiem, że może nie być tutaj przestrzeni, ale w nowym samochodzie elektrycznym powstałym na nowej platformie, żeby tutaj nie było ani grama bagażnika, to tego nie rozumiem. Zobaczcie, jak ma kija. Kij jest, powiedzmy, chociażby ta odrobinka, no ale to i tak, umówmy się, jest bardzo mało przestrzeni. Dużym minusem na naszej wyprawie było to, że dużo rzeczy nam się popsuło przez to, że mieliśmy w samochodzie ciepło, a wszystkie produkty trzymaliśmy w środku, no to co powinno być przechowywane w chłodnym, się zepsuło. A w Tesli jest ten plus, że zawsze wszystkie artykuły spożywcze właśnie takie przechowujemy w przednim bagażniku, który zaraz pokażemy, no i nam się nie psują. Tutaj zobaczcie, mamy tylko dwa urządzenia. Mamy juice boostera i mamy hubu do ładowania, Greensela. I to są dwie rzeczy, które tutaj się mieszczą, a i tak to jest naprawdę tak upchane, że aż duży kabel się przerysował. To jest wersja z napędem na 4, dlatego ten bagażnik jest mniejszy, wersja z napędem na tył, ten bagażnik jest większy i tam już faktycznie można coś włożyć. Mm. Ale dla nas, jeżeli chodzi o wyprawę za koło podbiegunowe, napęd na 4 koła miał ogromne znaczenie. No i jesteśmy w bagażniku. No tutaj bezdyskusyjnie ten samochód ma największy i Tesla. Na każdej wyprawie, na którą jedziemy tym samochodem,
Mamy tutaj lodówkę, wszystkie przewody chowamy gdzieś tam pod siedzenia, czy z tyłu na dół, pod bagażnik dolny w tylnym bagażniku. I tutaj mamy tylko jedzenie i to jest super wygodne, a tak to musimy zawsze kombinować. Tu jest, wieje ciepłe powietrze, tu coś, no powiem wam, że to jest najwygodniejsze. Ledwo co z Warszawy wyjechaliśmy, a już mamy pierwszy postój. Plus i minus kolejny, które tutaj zauważyłem między Kiam EV6 a Volkswagenem ID4. Przede wszystkim Apple CarPlay i Android Auto bezprzewodowe. W tym samochodzie to uwielbiam, że wsiadam do samochodu z telefonem i od razu działa mi tutaj pięknie Apple CarPlay. Zobaczcie, cyk i mamy już bezprzewodowo. I rozpoczynamy trasę. Mamy 250 km. Próbowałem przed chwilą ustawić nawigację w tej mapie Volkswagenowej. Ale poddałem się, jednak to jest tak mało intuicyjne, że no widzicie. Ten software działa naprawdę bardzo słabo i to jest kolejna przewaga Kii nad tym. Już tutaj nie porównuję do tej dwójki, jeszcze nie dodaję trzeciej Tesli, bo to wiadomo, że jest duża przepaść, ale tutaj jest chyba najgorzej ze wszystkich elektryków. Wyjechaliśmy na 80% i planuję jechać w trakcie tej trasy cały czas z maksymalną dopuszczalną prędkością, czyli 140 na godzinę. Będę jechał około 145, bo to GPS-owo będzie około 140 i po drodze jedno ładowanie na Ionity i później w Bydgoszczy na 140-kilowatowej ładowarce. A potem to, na co wszyscy czekamy i na co my przede wszystkim czekamy, czyli spanko w samochodzie. Właśnie mi wyskoczył fajny komentarz. Dokładnie, cytuję, gdzieś tu mam. Co wy macie z tym spaniem w samochodzie? Pisze to Łukasz Doszczak. Co wy macie w tym spaniem w samochodzie? Mamy to, że to jest po prostu, to jest fajne, szczególnie w samochodach elektrycznych, gdzie można po prostu bez problemu spać, bo nie trzeba mieć silnika włączonego w nocy i to jest największa zaleta, bo silnik spalinowy, z tego co kojarzę, około litr benzyny bierze na godzinę, a tutaj możemy sobie palić i całą noc i to jest kilka kilowatogodzin, co kosztuje kilka do kilkunastu złotych zazwyczaj, więc naprawdę jest to nieodczuwalne. No i my kochamy takie poczucie wolności. Największa zaleta, największy plus? Wolność. Wolność. To moja żona powiedziała. To jest niesamowite i w ogóle rozmawialiśmy o tym przed chwilą w samochodzie, że może to się tak zaczyna, a na emeryturze będziemy jeździć jakimś autobusem elektrycznym, kamperowym. Jesteśmy już na Ionity w Kaszewach Kościelnych, przepraszam. Tutaj muszę powiedzieć od razu, że jedno stanowisko już od jakiegoś czasu nie działa, a drugie stanowisko, jak się ładowaliśmy tu dwa dni temu, to nie działał wyświetle dotykowy i musiałem dzwonić na infolinię, bo to jest minus właśnie niektórych samochodów, że nie da się tutaj zakończyć ładowania na przykład z ekranu, gdzieś z kluczyka, z przycisku, tylko trzeba skończyć na stacji ładowania. I pierwszy raz sobie tutaj testuję teraz to nasze łóżko i powiem wam, że jest tu bardzo przestronnie. Widzę już, że jest o wiele krótsze od Kii, bo w Kii EV6 mieliśmy tak, że nie musieliśmy w ogóle foteli ruszać, no i mogliśmy całkowicie matras rozłożyć, a zobaczcie, ile nam teraz brakuje, jakieś 15 cm mniej przestrzeni jest na to, żeby matras cały rozłożyć. Jest tu bardzo fajnie, bardzo tak kameralnie i tak przyjemnie, bo są przyciemniane szyby, więc czuję się tutaj tak w miarę prywatnie. Kiedyś śpiąc w Tesli opatentowałem taką metodę w Norwegii, że podłączałem sobie samochód i odłączałem, nie wysiadając z auta, czyli to, co teraz właśnie teraz zrobię. Otwieram sobie samochód, dzięki temu mogę się tutaj wychylić. Tutaj mam port ładowania, mogę go sobie odłączyć. Aha, i równe 30 minut trwało ładowanie od 10 do 80%. Okej, auto odłączone. Uf, ale dzisiaj zimno. Mamy teraz minus 1 stopień. Tak, minus 1. Jesteśmy już w Bydgoszczy, przyjechaliśmy do centrum handlowego, nie wiem jakiego, ale tutaj jest stacja ładowania Greenwaya o mocy 140 kW. I to jest właśnie idealna stacja ładowania pod ten samochód, bo nasz Volkswagen ID4, który ma baterię 77 kWh, maksymalnie przyjmuje 135 kW. Na poprzedniej ładowarce Ionity maksymalnie przyjęliśmy 130 kW, a teraz zobaczcie,
mamy 118 kW i przyjechaliśmy tutaj znowu na około 10%. Doładujemy się tutaj gdzieś tak do 80%, może 90% i odjedziemy stąd gdzieś w jakieś ustronne miejsce, gdzie pójdziemy spać. W zasadzie Damaris już śpi, ale na przednim fotelu, więc zaraz się gdzieś przeniesiemy i pójdziemy spać jak ludzie na materacu. Co to była za noc? Mówię wam, to chyba jest najgorszy samochód do spania. Nie pod kątem wyglądu, wygody, bo wygodnie tutaj jest, to trzeba przyznać, ale pod kątem tego, że nie dało się utrzymać temperatury i samochód co... Damaris, pół godziny niecałe. 20 minut czy pół godziny się wyłączał po prostu? Co ile się wyłączał? No około pół godziny. Musiałam co chwilę wstawać, bo się robiło chłodno, włączać samochód, dwa razy nacisnąć na start i dopiero znowu przez 20 parę kolejnych minut działało. No i to było bardzo problematyczne, bo na zewnątrz było gdzieś w okolicach 0 stopni, więc co chwilę musieliśmy tam się przyciskać i włączać samochód. I to było naprawdę mega słabe. 5 godzin spaliśmy i samochód zjadł 18 km zasięgu i 7% baterii. To oznacza, że to jest nieco ponad 5 kWh, bo to jest bateria 77 kWh, co oznacza, że przykładowo ładując na Ionity za złoty 50 zł, no to koszt takiego spania tutaj, no to jest około 7,50 i właśnie za 7,50 można powiedzieć, że mieliśmy dzisiaj nocleg w Bydgoszczy, także nie wiem, czy wygodny, tam się znajdziecie. Wygodny, ale to włączanie, uruchomienie samochodu co chwilę totalnie na nie. Chyba że jest jakaś możliwość, żeby temu zaradzić, ale takiej do tej pory nie znaleźliśmy. Szukałem wczoraj w internecie jakichś sposobów na tryb kempingowy. Znalazłem film Bjorna Nylanda, który zastosował jakiś worek z ryżem, czy nie wiem z czym, na fotelu kierowcy, bo to podobno jakby stymuluje samochód, że się siedzi w środku. Ja niestety nie miałem nic pod ręką, bo tak jak mówiłem, bagaży nie braliśmy, mieliśmy tylko dwie torby, które były lekkie i to nie wystarczało. Więc tak jakby samochód cały czas myślał, że nie ma kierowcy, to może się wyłączyć. No i w sumie słusznie myślał, ale jednak myślę, że tryb kempingowy albo funkcjonalny, tak jak w Kia EV6, na pewno by się tutaj przydał. A nasze zużycie wczoraj przy 145 km na godzinę na całej trasie wyniosło 35 kWh. To jest sporo. To oznacza, że samochód jest w stanie zrobić nieco ponad 200 km realnie, ale muszę dodać, że tutaj wiał duży wiatr, no i było zimno, bo było cały czas w granicach zera. Teraz pojedziemy sobie trochę wolniej, wracamy już do Warszawy i zobaczymy może tak przy 120, jakie będzie zużycie. Jestem pod niesamowitym wrażeniem tempomatu, który wykrywa tutaj ograniczenia prędkości. Robi to dosłownie w punkt rewelacyjnie. Badałam to praktycznie przez całą drogę prowadząc samochód i nie pomylił się ani razu. Dla wszystkich osób, które jeżdżą zgodnie z przepisami jak ja, będzie to niezawodna funkcja, bo ja generalnie nie musiałam zwracać uwagi na znaki i to było mega ułatwienie. Poza tym bardzo wygodnie mi się tutaj jedzie, jeżeli chodzi o podłokietnik, bo jestem pod dużym wrażeniem, bo jest tutaj tak mięciutko, jakbym miała łokieć położony na podusi, a często mam z tym problem, że mnie gdzieś tutaj coś gniecie w samochodach, a tutaj to kompletnie nie występuje. Ostatnie 100 km na autostradzie jechałam z prędkością 120 km na godzinę i miałam zużycie nieco ponad 23 kWh, a wcześniej jadąc 140 na godzinę mieliśmy zużycie 35 kWh. Więc widać tutaj, że ta różnica w zużyciu jest spora, a różnica prędkości niewielka, bo to jest zaledwie 20 km na godzinę, co aż tak bardzo nas nie przyspiesza nam tej podróży, bo wydłuża się czas ładowania, więc warto czasami troszeczkę zwolnić i to ma naprawdę duży wpływ, jednak tutaj też zaznaczam, że mieliśmy bardzo duży wiatr i w tamtą, i w tą stronę. Jeszcze z moich obserwacji, jak siadłam za kierownicę, to stwierdziłam, że ona ma mega feeling, to jest tak przyjemna kierownica, że to jest tak przyjemna kierownica, nie wiem, czy to materiał, czy cały układ, dla mnie bardzo wygodna. No i jeszcze jedna rzecz, akurat z minusów fotel jest średnio wygodny. Przede wszystkim nie ma tutaj tego wygłębienia do odcinka gęziowego. Tak, więc to jest mega niewygodne, no bo kręgosłup się tak zapada nienaturalnie, ale gdyby to było, mi się wydaje, że byłoby już w porządku. Pewnie to można w opcjach skonfigurować. Jesteśmy na ładowarce Ionity. Łącznie zrobiliśmy do tej pory 550 km i zużycie to prawie 30 kWh. I teraz sobie policzmy, ile cała trasa nas będzie kosztowała. Licząc zużycie 29 kWh, które jeszcze do Warszawy zużyjemy, bo mamy jeszcze stówkę do Warszawy, no to zużyjemy łącznie na całej trasie 193 kWh. Ładowaliśmy na Ionity i na Greenwayu. Ja akurat mam kartę z darmowym ładowaniem od Volkswagena, ale licząc stawkę złoty 50 zł,
na Ionity czy złoty 60, na Greenwayu tam uśrednimy ją do tych złoty 50, to cała trasa będzie nas kosztowałaby nas 289 zł przy aktualnych cenach. I to jest ładowanie w miarę tanie, bo jak gdybym jechał prywatnie, ładowałbym swoją kartą, to pewnie też bym korzystał z tego, bo to jest jakby najniższa teraz taryfa na rynku w Polsce. Na Orlenie, gdybyśmy ładowali, byśmy zapłacili prawie dwa razy więcej, więc to już było kompletnie nieopłacalne. Ale sami przyznajcie, czy ten koszt jest wysoki, biorąc pod uwagę segment samochodu, to, że jechaliśmy w tamtą stronę cały czas tak naprawdę z dopuszczalnymi prędkościami, teraz zwolniliśmy do 120, według mnie jest całkiem spoko. Jeszcze spaliśmy w nocy, co kosztowało nas kilka złotych. To by było na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że spanie w samochodzie wam się podobało. Pamiętajcie, życie to zabawa i warto czasami robić sobie takie eksperymenty, bo to jest naprawdę fajne przeżycie i my lubimy właśnie w ten sposób eksperymentować i robić rzeczy takie niekonwencjonalne, trochę inne i ciekawsze. Także dzięki za oglądanie. Cześć!